No to wyruszamy w kierunku Radiostrady. Marcin Koczyba, jego gość. Witam panów serdecznie. Jeżeli powiem gaz do dechy, to się dużo nie pomylę. Tak, to prawda. Naszym gościem jest dzisiaj Marek Radoszyn, Fugazy Autogaz, specjalista w dziedzinie LPG i w ogóle motoryzacji. Porozmawiamy dzisiaj właśnie o instalacjach gazowych, ale nie całych, a konkretnie o butlach. Jak się okazuje, nie każdy pamięta, że butle mają określony czas homologacji. Tak zwanej legalizacji. Witam państwa. Jest to 10 lat. Jest to w sumie dużo, jak się wydaje. Najczęściej ludzie mówią, samochód nie dożyje albo ja, ale jednak jest odwrotnie i przyjeżdżają, prawda? Już najczęściej zbyt późno, jak już jest po przeglądzie technicznym na przykład. Bo to zwykle jest tak, że jak ktoś sprzedaje auto, to nie od razu po zainstalowaniu instalacji gazowej, tylko jakiś czas później, bo po to kupuje, żeby ona się zwróciła. Czyli kiedy kupujemy używane auto z instalacją, ona już ma kilka lat. Taki duży boom na instalacje gazowe był... Dokładnie 10 lat temu, w 2005 roku. I teraz te wszystkie butle będą wracać. Oczywiście połowa z tych samochodów pewno już nie jeździ po polskich drogach albo w ogóle nie jeździ. Ale połowa jeździ. I to jest znaczna połowa. Wtedy było dużo samochodów przerobionych na gaz. Przegląd zwykle wygląda tak, że przyjeżdżamy do stacji diagnostycznej, wyciągamy wszystkie papiery, homologację butli, co tam mamy, kładziemy panu na biurko, pan sobie tam przegląda, coś pod nosem pomruczy i potem przybija pieczątkę, dziękujemy, jeśli jest wszystko w porządku oczywiście. I jedziemy. I nie mamy świadomości tego, że ta butla prędzej czy później tą homologację straci. I co wtedy robić? Czy wymieniać całą instalację, wymieniać auto, czy wymienić tylko butlę? No wiadomo, no w takiej sytuacji po 10 latach może się też stać coś i pod maską. Można też coś wtedy mieć tam do wymiany. Wtedy można wymienić całą instalację, ale to są instalacje gazowe wbrew pozorom są dość trwałe. Tylko zbiornik trzeba właśnie legalizować co 10 lat lub go wymieniać. I wtedy klient się decyduje, albo jest to wymiana zbiornika na nowy, albo jest to jego legalizacja. No legalizacja na czym to polega właśnie? Jak to ta legalizacja zbiornika? Legalizacja zbiornika jest to zdemontowanie zbiornika z samochodu, poddanie go próbie ciśnieniowej. Często też prowadzi się takie wziernikowanie i sprawdza się, czy nie ma ognisk korozji wewnątrz zbiornika. Jeśli zbiornik takowy przejdzie te próby, dostaje legalizację na kolejne 10 lat, ale maksymalnie jest to 20 lat eksploatacja takiego zbiornika. Nie jest powiedziane, że będzie na 10, bo może być na przykład na krótszy okres, jest tak? Są też takie sytuacje, że zbiorniki mają takie pieczątki na zbiorniku. To można sobie samemu sprawdzić. Jeśli jest nabite KE, czyli koniec eksploatacji, to takowy zbiornik może być eksploatowany tylko 10 lat. I wtedy jest tylko wymiana zbiornika, nie można legalizować. Kto robi takie badania? Jest strona TDT, to nie jest żadną tajemnicą, czyli Transportowy Dozór Techniczny. Jest tych miejsc, gdzie można robić legalizację niewiele, bo jest ich około 50 w całej Polsce, bardzo mało. Warsztatów, które przerabiają samochody i też wymieniają zbiorniki, jest znacznie więcej. Jak to wygląda? Co przyjeżdżamy przyjeżdżamy z pustym zbiornikiem, należy podjechać, to jest bardzo istotne, ludzie często o tym zapominają. Wtedy ten zbiornik jest w takim miejscu demontowany. To w Krakowie mamy taką stację. W Krakowie jest jedno takie miejsce. Państwo sobie znajdą, jak będą potrzebowali. Na stronie TDT można znaleźć. Zbiornik jest demontowany, poddawany próbie szczelności i tak jak mówiłem tam w ziernikowaniu. Tyle, że trwa to, bo tam akurat trwa to około kilku, czasami do 4 dni. No i co wtedy z samochodem? Oddają, czy zabierają tylko zbiornik, czy auto stoi? Zabierają zbiornik, auto można zostawić w tym miejscu, w tym warsztacie, albo też można jeździć na benzynie. I co wtedy? No wtedy się dowiadujemy, ile samochód pali benzyny, ile to kosztuje. Tak. No i nie mamy przez parę dni tego zbiornika. Dlatego warto zrobić to wcześniej, bo to, co powiedziałeś, że zbiornik ma być pusty, więc nie zostawiamy tego na ostatni moment, bo potem się okaże, że musimy jeździć z tym zbiornikiem. Zresztą druga sprawa, jak mamy jeździć, jeśli skończyły nam się badania techniczne? Czyli tak czy owak, lepiej to zrobić wcześniej, mieć kilka dni na to, żeby... Lepiej to zrobić wcześniej. Lepiej popatrzeć do dowodu rejestracyjnego przynajmniej raz w miesiącu, kiedy się kończy badanie techniczne i odpowiednio wcześniej zareagować. I każdy niech sobie sprawdzi, może dzisiaj na przykład kto ma butlę gazową, a nie jest pewien jak długo ma homologację, niech sobie sprawdzi, ile ta jego butla może jeszcze być używana. Ile to kosztuje mniej więcej, taki przegląd? Legalizacja zbiornika kosztuje około 250 zł. Czyli nie tak tanio. No nie jest to tanio.
Oczywiście może być tak, że taki zbiornik nie będzie się dało zalegalizować, bo właśnie będą ukryte jakieś korozje, wady. Natomiast wymiana przeważnie jest to dwa razy więcej. No tak, pomiędzy 460 czyli założenie nowego, gdybyśmy tak, nie chcieli robić homologacji, tylko wymienimy sobie zbiornik i miejmy to. Wymiana zbiornika, kompletna usługa, czyli demontaż zbiornika, przełożenie osprzętu, montaż nowego zbiornika ewentualnie z tym właśnie osprzętem przełożonym. To jest koszt do 500 zł i trwa to około godziny. Czyli oszczędzamy czas, wydajemy trochę więcej pieniędzy, ale mamy też nowy zbiornik. To państwo muszą sami zdecydować. W zasadzie robi się to na poczekaniu w przypadku wymiany zbiornika, a w przypadku legalizacji no, trzeba powtórnie do tego warsztatu podjechać. Czyli mówiąc krótko, tak czy tak da się to zrobić, ale pamiętać trzeba, że mamy określony czas życia naszej butli, a właściwie jej eksploatowania, no i zastanowić się, co lepiej. Ja przyznaję, że pewnie wolałbym nową i nie bawiłbym się już w takie rzeczy, bo to... Nowa zawsze ładnie wygląda. No ładnie wygląda. Jest pewniejsza, lepiej się czujemy. No. Ja ją kupiłem, ja osobiście wolałbym również wymienić. Także przeglądajmy te dokumenty, przeglądajmy instalacje i w ogóle właśnie przy okazji, tak jak mówisz, że warto, jak już wymieniamy ten zbiornik, czy homologujemy go, zrobić taki przegląd całej instalacji, prawda? No jest to przy okazji okazja do tego, żeby też popatrzeć nie tylko do bagażnika, ale również pod maskę. Ja w ogóle zachęcam wszystkich użytkowników LPG, żeby raz w roku pojechali sobie do warsztatu, do specjalisty od LPG i wyregulowali mieszankę na przykład, prawda? Bo to jest też istotna rzecz, żeby paliwo miało odpowiednią wartość. No dokładnie, no, zwłaszcza w okresie, kiedy to paliwo zmieniane jest paliwo gazowe ze składu zimowego na letni, to jest 1 kwietnia, także nie jest to prima aprilis, tak, to się dzieje. A jak będziemy dbali, to wszystko będzie dłużej służyło. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był Marek Radoszyn, Fugaz i Autogaz.